Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Nie bójcie się. To zdanie Jezus bardzo często powtarza w Ewangelii. I powtarza je nie bez powodu, ponieważ dobrze zna kondycję duszy człowieka. Zna ją od momentu upadku w raju, czyli od chwili, gdy dusza ludzka zapragnęła czegoś więcej. I przestała karmić się Słowem Boga, przestała karmić się pięknem, które otaczało człowieka i dobrą relacją, którą człowiek miał nie tylko ze sobą, ale z całym światem, który go otaczał, a przede wszystkim z Bogiem. Jezus zna kondycję człowieka od momentu, kiedy tak naprawdę dusza ludzka zapragnęła być ponad tym, co było i pochodziło od Boga. I kiedy człowiek próbował tak naprawdę usunąć Boga z rzeczywistości. A Boga nie da się usunąć, ponieważ On jest początkiem naszego życia i wszystkiego, co jest w naszym życiu dobre. Czyli w momencie, kiedy próbujemy Boga usunąć z naszego życia, to tak jakbyśmy całe dobro próbowali usunąć z naszego wnętrza. A tam, gdzie nie ma dobra, tam rodzi się ciemność i tam właśnie pojawiają się lęki. Jezus dzisiaj w Ewangelii znowu przychodzi ze Słowem i mówi nam bardzo wyraźnie, że daje nam to Słowo, byśmy się wyrwali z ciemności. Dodatkowo zachęca nas, byśmy też to Słowo nie tylko zachowywali w sobie i trzymali je w swoim wnętrzu, ale żebyśmy z tym Słowem wychodzili do innych. Bo tam, gdzie pojawia się Słowo, tam usuwa się z duszy ludzkiej, z naszej duszy i z duszy innych lęk. Głoszenie Słowa Bożego to jest wciąż aktualne wyzwanie i to jest lekarstwo dla nas wtedy, kiedy popadamy w lęki, żebyśmy się przestali bać i zaczęli się znowu karmić Słowem Boga.